Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem Natasza Urbańska. Witam cię bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam ciebie, Jakubie, i wszystkich słuchaczy. Natasza, zawsze zaczynamy od takiego małego rysu biograficznego, więc ja przedstawię twoją sylwetkę tutaj naszym słuchaczom. Polska piosenkarka, aktorka filmowa, teatralna, od ponad 25 lat związana z teatrem Buffo, tancerka, prezenterka telewizyjna, współwłaścicielka domu mody. W swojej bardzo bogatej karierze moglibyśmy wymieniać rzeczy, którymi się zajmowałaś, ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na aspekcie muzycznym, więc musimy wymienić oczywiście pierwszy album solowy w 2014 roku o tytule One i teraz właśnie drugi po 7 latach, Ride 44, o którym dzisiaj porozmawiamy. Ale jeszcze wcześniej mam do ciebie takie pytanie, małą rozbiegówkę. Czego słuchasz prywatnie? Co nam możesz polecić z ostatnich dźwięków, które masz tam gdzieś może na telefonie, na Spotify, trzech wykonawców na przykład? No to może Snow Allegra, Lost on You, Liana LaHavas i tu Green and Gold może, bo tak naprawdę wszystko, co ona wypuszcza, jest piękne dla mnie. I no taki nasz ulubiony, nasz, bo mówię mój i mojej córki, i jej przyjaciółki, i jej mamy, taki nasz kobiety, utwór Two Feet, I Feel Like I'm Drowning. Tak. Mm-hmm. Okej, okay, dobra, w takim razie to mamy, ja to wrzucę w description później, każdy będzie mógł sobie sprawdzić. Przejdźmy w takim razie do takiego wstępu do albumu. Pierwsze pytanie do ciebie, kto współtworzył album? O kim na pewno musimy wspomnieć, oprócz ciebie, kto przyczynił się właśnie do powstania tego albumu? Ja wiem, że na pewno o muzycznym zespole chyba musimy powiedzieć, który brał udział w nagrywaniu. Przede wszystkim najważniejsi w kontekście płyty, a to jest taki team producencki Sampler Orchestra. Trafiłam na nich po kilku latach poszukiwań moich takich muzycznych brzmień i Staszek z Pawłem spojrzeli na mnie zupełnie świeżo jak na muzyka, ale to też wymagało takiej próby dla mnie, bo kiedy po raz pierwszy przyszłam do nich do studia, to ja też zdawałam z tego sprawę, że nasze światy muzyczne, nasze drogi muzyczne, one się raczej nie krzyżowały jeszcze nigdy wcześniej i sama byłam ciekawa, na ile będzie nam po drodze. I okazuje się, no, ja tam też, wiesz, sobie tworzyłam w międzyczasie jakieś rzeczy, zapisywałam demówki i po prostu im puściłam taką demówkę, bo oni tak na mnie patrzyli raczej na jak Nataszę, która no, zrobiła to wszystko do tej pory i z takim malutkim niedowierzaniem, czy będzie nam po drodze. I po tej demówce stwierdzili, że dobra, nagrywamy, kiedy zaczynamy. I to było taki piękny moment dla mnie. I cóż, no Sampler Orchestra, to są dwaj chłopcy, dwaj mężczyźni, dwaj muzycy, którzy bezkompromisowi bardzo tworzyli przede mną jakiś taki świat dźwięków, chociaż ja byłam dość mocno określona, znaczy wiedziałam, co ja chcę robić. Chciałam, żeby to na pewno było w sensie bluesowym, jednak to oni to ubrali w dźwięki. Bez nich na pewno by ta płyta się w ogóle nie wydarzyła. Jestem ogromnie wdzięczna za to zaufanie, za tą cierpliwość, za wrażliwość, z którą się wymieniliśmy i którą, dzięki której też powstało to wszystko. Ja też dojrzałam już do momentu, kiedy komponuję i też jestem współautorem tekstów. Wiesz, byłoby to na pewno dużo sprawniej poszłoby, gdyby nie pandemia. Troszkę zwalam na nią winę za to, że to tak się rozciągnęło w czasie. Jednak nie ma czego żałować, bo to też był taki czas, ten taki darowany wolny czas, kiedy ja mogłam sobie troszeczkę jeszcze, wiesz, wyłączyć się zupełnie z tej płyty na kilka miesięcy. Nagle okazało się, że jest ten czas i sobie na to pozwoliłam, żeby móc wrócić do niej z troszkę świeższą głową i zobaczyć, co chciałabym zmienić. Na przykład Ride 44, tytułowa piosenka, powstała tak naprawdę na dwa tygodnie, na tydzień przed zamknięciem płyty. Ja po prostu zostawmy sobie to, przepraszam,
To zostawmy sobie to na później, dobra? To będzie przy samym rajdzie, okej? Okay? Dobra. Dobra, to jeszcze mam kolejne pytanie. Kolejny wątek to okładka. Okładka jest za mną, ale jeszcze w całej okazałości zostanie przedstawiona w montażu. No bardzo mi się podoba. Taka z pazurem, dość fajnym stylem. Stoisz na masce rozbitego samochodu. Tutaj mam pytanie oczywiście. Czy specjalnie musieliście go rozbić w ten sposób do okładki? Czy wykorzystaliście może jakiś powypadkowy? Kogo pomysł? Co to za sesja? Jak to wszystko wyglądało? Słuchaj, no szukałyśmy wraz z moją menadżer tego samochodu we wszystkich możliwych miejscach, w okolicach Warszawy albo przynajmniej Polski, żeby ściągnąć takie auto, które rzeczywiście wygląda na bardzo mocno pokaleczone. I udało się. Pierwszy taki pomysł był, żeby to był Dodge, żeby to był takie wielkie auto, takie amerykańskie, gdzieś rozbite. I znalazłyśmy, ale był biały i z tyłu miał leciutką jakby taką dziurę, więc nie do końca robił też wrażenie, a to jednak z myślą o okładce, ja sobie wyobrażałam po prostu czerwone auto, które jest po prostu, aż cię boli jak patrzysz na nie, jak mocno jest rozbite. I to jest też takie symboliczne, to auto rozbite jest tak naprawdę tym moim autem, tą moją drogą, tym efektem, tym, że ja dojechałam na metę mocno poobijana, i widać, że nie wyrobiłam się na tych wszystkich zakrętach, że przebiłam te ściany, na których czasami musiałam, przed którymi musiałam czasami hamować, wyhamowywać. I on jest alter ego Nataszy. I cieszę się, że takie auto, ono było specjalnie, wiesz, dźwigiem stawiane podczas tej sesji, bo ono po prostu nie jeździ, były te koła dokręcane na czas zdjęć. I ja też tak, wiesz, ochoczo wskoczyłam na to auto, żeby, no ochoczo, no żeby, wiesz, zdjęcia, tu siadam, tu się kładę i pan, który tu sprowadzał to auto, mówi: Natasza, tak, no spokojnie, bo to jest prawdziwe auto, to nie jest rekwizyt i ta szyba się pod tobą zapadnie i się pokaleczysz, także, i tak, wiesz, mówię: Jezus, rzeczywiście, co ja robię? I cóż, no rzeczywiście pomysł nagle okazał się do wykonania. Ale to dzięki masie ludzi, którzy mi gdzieś w tym pomogli i są się realne. Też Marta Machej, moja taka fotograf oddana już od lat, też takie moje odkrycie, z którą uwielbiam pracować. I każda moja kolejne zdjęcie, kolejna okładka to jest zawsze jej praca. Czy do Instynktu właśnie na niebieskim tle z taką gumą, takie zdjęcie też, ona tak, wiesz, na mnie patrzyła nie do końca dowierzając, czy to może się udać i nagle, wiesz, no dziewczyna ma taki talent i to, co tu wykonała przy okazji tej okładki, no jestem ogromnie wdzięczna za takie talenty, którymi mogę się otaczać. To skończmy w takim razie ten wstęp tytułem. Ride 44, czy Ride 44, czy Ride 44? Jak wymawiamy? Ride 44. Bo to Ride. Jest Ride do tego momentu, w którym dzisiaj jestem. Ta gdzieś się budowała, tworzyła, doświadczała i próbowała swoich sił w różnych gatunkach. Dojrzewała jako artystka, dojrzewała też jako człowiek. I ten rajd jest taką moją, taką opowieścią. Blues mi dał też szansę takiego otwarcia się, żeby opowiedzieć o swoich tęsknotach, o tym, co jest dla mnie ważne w życiu, o takiej mojej perspektywie świata. I blues otworzył mi taką przestrzeń. I w ogóle bardzo mocno czuję też bluesa gdzieś w sobie. I to był ten czas, do właśnie do dnia dzisiejszego, kiedy ta płyta została wydana. I ten rajd był taki, no, ostry. To przechodzimy do płyty. Analiza, mała analiza płyty Rajd 44. Jesteś ze mną. Utwór numer jeden to Nieuchronne i tutaj na pewno muszę powiedzieć, że mi bardzo się podoba ten teledysk. Taki ciekawy, nowoczesny teledysk, w którym tańczysz, taki trochę futurystyczny,
Na pewno technologiczny sznyt tam jest, a nawet kosmiczny miejscami. Mi się bardzo podoba ten teledysk. Kogo był to pomysł na ten teledysk, żeby akurat zestawić to z tym tematem? To jest bardzo bliski temat temu, o czym śpiewasz, dlatego że piosenka jest od takich obecnych czasach troszkę i nieuchronne jest chyba tylko w tym chaosie to, że będziemy do końca razem ty i ja, tak? Tak wyciągnąłem z tekstu. Nieuchronne jest to, co nas czeka. To, co przed nami jest, my nie wiemy, co jeszcze przed nami, bo tego nie jesteśmy w stanie odgadnąć, ale to, co możemy zrobić i na co mamy wpływ, to jest właśnie to, czy my będziemy tym razem. Taki przekaz niby niesie ze sobą taką dawkę niepokoju, bo samo słowo nieuchronne niesie ze sobą jakiś taki bagaż. A wcale tak nie musi być, bo to tak naprawdę w tym takim świecie spikselizowanym, bo to też jest w tym teledysku też dość mocno ujęte, że to wszystko, to co nas otacza, to też jest taka nie do końca prawda i to jest taka pogoń, to jest taki, te piksele zasuwają, a my jesteśmy w tym jakąś taką prawdą, jakimś takim mikrokosmosem, którym staramy się jakoś tak zorganizować sobie to życie ze sobą, żeby znaleźć czas dla siebie, który gdzieś tak zasuwa i pisząc tekst do Nieuchronne, to było jeszcze w ogóle na pół roku przed pandemią, a premiera już była kilka miesięcy po jej wybuchu i to się tak dłużyło, że nagle ten tekst okazał się bardzo aktualny, że ten czas wtedy zwolnił, my wtedy sobie uświadomiliśmy bardzo wiele rzeczy, że mamy przy sobie ludzi, dla których nie starczało nam nigdy czasu i cały czas gdzieś w tej pogoni za czymś, zapominaliśmy o tych takich najważniejszych, najprostszych momentach bycia ze sobą, poświęcania sobie czasu, spędzania po prostu ze sobą czasu. I ja chyba już tak mocno tęskniłam za tym, też tak obserwowałam sobie tą rzeczywistość, czy moją córkę gdzieś w telefonie właśnie, czy ja pamiętam, tak poszłam do jakiejś galerii, pamiętam kiedyś, i do kina szłyśmy z córką i ja patrzę, a tam słuchaj, mnóstwo ludzi i nikt ze sobą nie rozmawia, wszyscy siedzą z telefonami, słuchaj, czyli wszyscy są gdzieś w tym świecie, oni są ciekawi tej nieprawdy, która tam gdzieś się wyświetla często, bo to jest, wiesz, to jest fikcyjny świat, nienamacalny tak naprawdę, ale oni tym uczestniczą, zapominając o tym, że obok siedzi żywy człowiek, który jest tu i teraz. I tak to taki był dla mnie wake up call. Mówię, Jezus, co się dzieje? To jest młodzież, ale to nie tylko młodzież była. Ja sama się łapię na tym, że ja, wiesz, jest mąż, jest córka, a my siedzimy w telefonach, więc staramy się też nie dać się zwariować. Ta piosenka była takim dla mnie wake up callem. Utwór numer dwa to Psie Łzy i tutaj jest na ficie Maciej Maleńczuk. Na pewno muszę spytać o współpracę z Maciejem, jak wam się współpraca układała przy tym utworze, dlatego że to bardzo ciekawy utwór też z teledyskiem. Teledysk jest czarno-biały, jesteście tak przedzieleni z Maćkiem, jakbyście byli w dwóch różnych pomieszczeniach, bo też tak śpiewacie w tym utworze tę historię z dwóch różnych tak jakby też postaw, jak kobieta do faceta i na odwrót. Śpiewamy troszkę tę piosenkę plecami do siebie, a jednak razem. Ja byłam bardzo ciekawa, jak w ogóle zareaguje Maciej na propozycję zaśpiewania na mojej płycie. I kiedy dostał piosenkę, gotową piosenkę z tekstem, która brzmiała zupełnie inaczej niż finalny produkt, on, wiesz, mówi, super, fajny pomysł, oczywiście. Czy ja mogę po kilku dniach dostanę tylko taki telefon, czy ja mogę parę zmian nanieść w tekście? Wow, zaangażował się taki artysta zajęty w trasie. Świetnie, bo teksty pisze fantastyczne, więc w ogóle wymarzona sytuacja. Po czym spotykamy się, bo to jakoś tak szybciutko trzeba było działać, bo to było to takie jakieś zdjęcie tych obostrzeń. Mogliśmy wtedy coś spróbować zrobić, wejść do studia, nagrać coś, więc chcieliśmy to migiem zrobić. I wchodzimy do studia, Maciej mówi, no dobra, to ja może pierwszy, bo także tak nieporadnie, bo ja przecież już wszystko wiem, znam piosenkę. I on wchodzi, mi śpiewa nową melodię z nowym tekstem, zmienił kompletnie piosenkę. Ja tak,
Wow, co się dzieje? I no, jestem ogromnie wdzięczna, bo rzeczywiście stworzył wyjątkowy duet i wiesz, nawet nie oczekiwałam, taki wiesz, bezkompromisowy artysta, taki czujący bluesa też, z tą swoją chrypą, z taką nonszalancją swoją i to wszystko tak wiesz, włożył w tego bluesa i tak razem zabrzmieliśmy, no. I to bardzo fajnie zabrzmiało. I no, jestem ogromnie wdzięczna za jego wkład, za jego serce, za ten tekst, za te psie łzy. No właśnie, jeszcze tylko na koniec rozszyfrujmy troszkę tytuł, bo tak, psie łzy, tutaj mamy taki fragment w tekście o tym psie, że bardzo często w takich sytuacjach, gdzie jesteśmy z kimś, rozchodzimy się, rozpoczynamy nowy etap, to ten piesek czy jakiś inny zwierzak, bo to może być kot tak samo, on żył w tamtym czasie, w tamtym związku, w tamtym domu, a teraz zmienia miejsce i on czasem na końcu tylko płacze, jak już my przejdziemy do porządku dziennego nad tym, nie? Wiesz co, ja myślę, że to są czasami takie nasze psie łzy, takie, że wiesz, bo psy, koty nie płaczą, tak? One jak są smutne, no to widzimy, że są, wiesz, po prostu takie gdzieś pochowane i unikają kontaktu, ale to jest taka, na taki chyba przekornie tak napisane, że my czasami ukrywając gdzieś tęsknotę za drugą osobą, która nas zostawiła, na której kontakt czekamy cały czas, nie potrafimy sobie poradzić i zapomnieć i odpuścić i nie chcąc pokazać po sobie, ronimy te psie łzy, czyli nie płaczemy, ale tak naprawdę te oczy są tak smutne, jakby były pełne łez, czyli wiesz, no taka ukryta tęsknota, która pewnie w środku, w sercu się rozlewa lawinami, a z zewnątrz maska. A co jeśli jednak nie? A co jeśli nie? Ile? Przechodzimy do kolejnego utworu. Utwór numer 3 to Ile? I tutaj musimy chyba na pewno powiedzieć na wstępie o Piotrku, czyli ten typ mes, dlatego że to Piotrek stworzył ten tekst, tak? Akurat z Piotrkiem ostatnio rozmawialiśmy, bo wydał nowy album i z Piotrkiem, powiedz mi, jak też wyglądała współpraca? Znacie się dłużej? Jak to wyglądało? Wiesz, znamy się dłużej, chociaż ciężko powiedzieć, że to jest taka ciągła znajomość, bo poznaliśmy się przy okazji jednego z programów rozrywkowych, chyba Superstarcie. Gdzie był gościem Moniki Bożym. My dzieliłyśmy garderobę i to był taki odcinek hip-hopowy tak zwany. I poznaliśmy się pod koniec tego odcinka i Piotrek mówi, że co Natasza, zróbmy coś razem. Mówię, wow, tylko żebym miała materiał w ogóle, jak my połączymy te nasze drogi, to też było, wiesz, nie takie oczywiste zupełnie. A mówię, jejku, dziękuję bardzo, będę pamiętała. I słuchaj, to kilka lat zadzwoniłam, mówię, Piotrek, zróbmy coś razem. I przysłałam, mówi, dobra, pokaż, co tam masz, a co robisz, wiesz. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy i nagle on tak wiesz, z perspektywy człowieka z boku zupełnie opowiedział o mnie. I to też jest, wiesz, dla mnie zupełnie jakaś taka nowa płaszczyzna. Bo ja o sobie pisząc, czy o swoich gdzieś obserwacjach, nigdy bym tak na siebie nie spojrzała jak on. I pamiętam podczas rozmowy, jak on sobie takie notatki robił, jak lekarz trochę. I rzeczywiście bardzo trafnie jakby mnie, wiesz, zaobserwował. I, bo to też nie było, że my się spotykamy, gdzieś chodzimy, wiesz, spędzamy sobą czas przy okazji. Nie, to są wiesz, takie wyrwane momenty. Jestem bardzo wdzięczna za jego taki obraz, który stworzył i no wiesz, szalenie inteligentny mężczyzna, wiesz, dżentelmen, także bardzo to było przyjemne spotkanie. W tym utworze mamy też teledysk i tutaj w tym teledysku widzimy w różnych obrazkach między innymi ciebie albo w garderobie, w teatrze, albo na przykład na scenie. Na pewno mam pytanie, gdzie były kręcone te sceny, bo ja nie wiem, czy to jest ten teatr Studio Buffo, czy nie, czy coś innego?
Dokładnie, dokładnie w moim miejscu, bo jak opowiadam o tym, że ta moja garderoba jest takim moim miejscem skupienia i takiego wchodzenia w rolę, ale też wychodzenia z roli, to pomyślałam, że ja nie mogę tego gdzie indziej nagrywać i udawać się jakby tej garderoby, bo to jest to miejsce. I tam Natasza właśnie dokładnie w tym miejscu siedzi, także udało się to rzeczywiście wszystko jakoś zgrać i trochę opowiada o tym, że te moje dwa światy, właśnie Nataszy w teatrze i w garderobie i Nataszy w takim miejscu też takiego, takim moim miejscu, gdzie jestem już zupełnie inną Nataszą, czyli w samochodzie, gdzieś właśnie pędzącą, bo ja jestem osobą, która jak wsiada w auto, włącza sobie muzykę i zaczynają się projekcje różnych rzeczy, wtedy powstają pomysły najlepsze. Niektórzy mają to, nie wiem, podczas kąpieli, inni pod prysznicem, inni gdzieś jeszcze, nie wiem, na kanapie. Ja mam to w samochodzie. Uwielbiam takie samotne rajdy właśnie. Rajdy, dobra, może nie rajdy, ale podróże, gdzie skręcam i po prostu nie myślę o tym, dokąd jadę, tylko jestem ze sobą, sama ze sobą i to są takie moje momenty. Także on gdzieś to ugryzł, on to złapał w całość i też pokazuje tym samym jakby dwa oblicza Nataszy, które się ze sobą łączą w postaci mojej osoby. Znaleźć twój wzrok, spotkać cię, choćby w biegu, choć na chwilę. Kolejny utwór to Linie. Utwór numer 4 to Linie i tutaj na pewno spokojniejszy utwór po tym początku płyty. Taka mała przerwa na płycie. Tutaj mamy, wydaje mi się, że taka ballada miłosna, można chyba o tym powiedzieć, tak? Tutaj wyszła nam na takich klawiszach. Tutaj na pewno mam pytanie, kto gra, ale wydaje mi się, że chyba jednak o niespełnionej miłości ta ballada, bo są tutaj fragmenty o tych liniach, że biegną gdzieś tam, tak jak my. I tutaj chcemy znaleźć twój wzrok, spotkać cię chociażby na chwilę, więc jednak chyba niespełnionej troszkę. Takiej niespełnionej, może wiesz, takiej miłości, która ci ciągle gdzieś ucieka, wymyka się, a jednak znajdujecie wspólne linie. I to jest chyba bardziej, wiesz, te linie są tak naprawdę taką metaforą słów, że te słowa wypowiadane do siebie są tymi liniami, które albo się mijają, albo uderzają w ciebie mocno, przedziurawiają cię i rozsypują świat, znaczy przecinają świat na pół. Czyli tak naprawdę to, co do siebie mówimy, albo czasami czego nie powiemy, albo w nerwach, albo w złości wypowiadamy, jest takimi liniami, które nas albo łączą, albo giną gdzieś, bo się rozjeżdżają w dwa światy. I na takiej zasadzie, no i oczywiście to jest o relacjach międzyludzkich, tak ważnych i okazuje się, że kiedy ja siadałam w ogóle do jakby koncepcji, o czym chciałabym śpiewać, rękami i nogami zapierałam się, że to nie będzie o miłości, bo przecież już o miłości wszystko zostało napisane i tak pięknie, że już nie trzeba, nic więcej. Jednak to jest taka ważna część w moim życiu, że okazuje się, że co druga piosenka jest o miłości. Troszkę inaczej może nazwana, inaczej do niej podchodzę, ale jednak opowiadam o niej, bo jest bardzo ważna, jest najważniejsza w życiu. Utwór numer 5, Inna. Musimy na początku na pewno poznać kontekst tego tytułu, dlatego że w tekście mamy na początku o tym, że inny ty, inna ja, więc to jest, ale później z kolei mamy w tekście, że jednak tacy sami i możemy sobie ufać, więc tu na pewno chciałbym, żebyś pomogła mi odgadnąć tytuł Inna, w jakim kontekście? A ta piosenka, słuchaj, tak naprawdę chyba jest o moim mężu, że tak naprawdę jesteśmy bardzo różni, bo różnie podchodzimy do różnych sytuacji. On jest ogniem, ja jestem wodą.
A czasami jesteśmy dokładnie tacy sami. Tak samo myślimy o różnych rzeczach. W tym samym momencie się spotykamy i to jest zaskakujące, że niby dwie tak różne dusze, dwa różne serca i energie potrafią być spójne. I o tym troszeczkę tak wiesz, że wydawałoby się, że jesteśmy przecież tak inni od siebie, ale kiedy się kochamy, kiedy się wspieramy, kiedy myślimy w podobny sposób o naszym życiu, w ogóle kiedy myślimy o sobie, nagle stajemy się jednością, jesteśmy tacy sami i ten moment następuje bardzo piękny. Także taka tajemnica w tym tekście gdzieś zawarta. No i wolni, niewidzialni. Że gdzieś i swobodni, pewnym... tak. Swobodni, bo jesteśmy i nie musimy niczego udawać przed sobą i niewidzialni dla innych, bo zapominamy o tym, że inni na nas patrzą i chyba to są te najpiękniejsze momenty. Krętą drogą pośród drzew, pod stopami kamieni trzęs, czasem tracę równowagę i... Natasza, przechodzimy do utworu numer 6 i tu mi się wydaje taka trochę kulminacja płyty. Utwór numer 6 to Instynkt i tutaj ta gitara od początku robi nam taki pazur i zadziorny charakter tego utworu na pewno. I w teledysku mamy piękne obrazy, w teledysku możemy się napatrzeć naprawdę na naturę, przede wszystkim na naturę. I tu mam pytanie do ciebie, gdzie to było nagrywane? Dlatego, że widzę, wydaje mi się, że Stany, czy to były Stany Zjednoczone? Może nie w całości, ale na pewno chyba kilka scen, tak? Czy nie? Wygląda to jak Stany, a nagrywane było w Dubaju. Aha, bo te drogi właśnie niektóre tam, wiesz, żółta farba, wiesz, to tak w takim naszym stylu troszkę te ulice. My tam, wiesz, wynajęliśmy auto i jeździliśmy tak dookoła Dubaju, bo jak gdzieś odkryłam, tam właśnie jakieś są parki narodowe i przeglądając najpierw internet, robiąc taki research, gdzie, które miejsca w miarę niezbyt daleko od Polski mogłyby dać taki feeling właśnie Stanów, bo to był jakby taki, wiesz, jakby taki był plan. I nagle, wiesz, jak weszłam w te parki, mówię, wow, jakie tu są miejsca, jakie tu są autostrady nagle, takie niekończące się wśród gór. Mówię, Jezus, jedziemy tam. I no, tutaj dzięki też no, wielkiemu zaangażowaniu i talentowi też syna Janusza, bo to Jakub Józefowicz nakręcił ten teledysk. Bardzo lubię z nim pracować, ma taką estetykę bardzo podobną do mojej. Dogadujemy się bardzo, no w ogóle tak, i bardzo sobie cenię tą współpracę. I to dzięki jego oku i tak wygląda ten teledysk. Ja sobie go wymarzyłam, jednak zrealizował to Kuba. Jestem bardzo wdzięczna. Jednak jeździliśmy wszyscy razem. Kuba z dziewczyną z tyłu siedział, ja z Januszem za kierownicą. I tak zwiedzaliśmy troszkę ten Dubaj i okolice i okazuje się, że Dubaj to nie tylko te wieżowce, to tam jest naprawdę tyle miejsc niesamowitych, nieodkrytych i właśnie takich, wiesz, takich amerykańskich. No i znaleźliśmy te autostrady, te puste miejsca zupełnie, słuchaj, które no, to idealne po prostu scenografie do teledysków. No ja też się zdziwiłem teraz, jak mi powiedziałeś, że to Dubaj i okolice, bo rzeczywiście, no naprawdę piękne obrazy, których nie widzimy wszędzie, jak mówimy o Dubaju, ale słuchaj, tam jeszcze jest tak, bo oprócz tego, że jest piasek, że jest woda, że są te wszystkie ulice, te drogi, to tam jest jakieś, nie wiem, jakieś pasmo górskie, takie jakby troszkę ośnieżone jeszcze chyba było? To chyba było światło, wiesz, które gdzieś tam tak padało, bo to było takie zachodzące słońce. Ja miałam jeszcze złapać to słońce, ale zanim się ustawiliśmy, to ono uciekło na sam czubek tej góry. A może tam nawet jakiś, nie, cholera, nie wiem, ja tam... Wiesz, wydaje mi się, że było kawałek, że tylko na chwilę, wiesz, że tylko na chwilę było jakieś pasmo takie zaśnieżone, wiesz. No bo dużo się tam dzieje, jest dużo różnych obrazków, więc może... Tak. Dużo obrazków, dzięki Bogu. Dużo obrazków, bo to tak naprawdę niespełna dwa dni zrobiliśmy to. Ja słuchaj, w tych lateksowych butach wysokich za kolano, zapakowana, wiesz, w te spodnie, w te koszule, a tam 35 stopni. Ja mówię, za jaką karę ja w tych ciuchach, tutaj w tej temperaturze.
ale się nie poddawaliśmy, więc no takie dwa dni w takim no ciepełku, nie powiem. Ale no, warto było. Taki był zamysł i rzeczywiście. No. No i słuchaj, Natasza, na pewno musimy powiedzieć o samym znaczeniu jeszcze tego utworu na koniec, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Tutaj mamy taki troszkę dość mocny statement w połowie albumu o twoim, ogólnie może o każdym, każdy może sobie pomyśleć o swoim, instynkt, co napędza nas, że muszę iść dalej, jak szósty zmysł, nie stanę w miejscu, dlatego że ten instynkt pracuje i nic mnie nie powstrzyma. Tak, to jest tak, że ja gdzieś uświadomiłam sobie podczas mojej drogi życiowej, artystycznej, jak ważne jest, żeby słuchać wewnętrznego głosu, żeby dopuszczać go do decydowania, bo gdzieś w środku jest ta prawda, a często jest tak, że słuchamy gdzieś jakiś taki, wiesz, ludzi, którzy nie do końca mogą, czy fałszywych jakichś znaków, że a może jednak zrobię tak, jak on powiedział, a jednak może tak, a później nagle okazuje się, że za każdym razem Natasza, nie, trzeba było iść za pierwszym instynktem, jak ważne jest, żeby go słuchać i żeby dać mu w ogóle szansę wypowiedzieć się, bo często zatypujemy, bo przecież oni idą tam, i to jest chyba klucz tej całej sytuacji, że wszyscy idą mainstreamem, a ja idę moim streamem, że jakby też doszłam do tego, dojrzałam do tej jakby decyzji, do takiego myślenia w ogóle o sobie, że niezależnie, tu wszyscy, ale ja idę tu, bo ja tak czuję, bo ja tak chcę. I to jest to, że żeby właśnie iść do przodu, żeby nie stawać w miejscu jako artysta, jako człowiek, rozwijać się, otwierać jakieś nowe przestrzenie i zaskakiwać siebie po drodze, próbować swoich sił. To, że ja już wydałam jedną płytę, nie znaczy, że ja mam skończyć na tej jednej płycie, albo zagrałam w musicalu główną rolę i co? I już mam się już na laurach spocząć? Nie, to jest podróż, to jest droga, to są doświadczenia nowe. Ja cały czas tworzę, ja cały czas gdzieś kreuję i to jest najpiękniejsze, że nie chcę się zatrzymać, że to mnie rozwija jako człowieka i artystę. Natasza, utwór numer 7 jest w podobnym klimacie. Utwór numer 7 to Ride 44 i ja tutaj łapię z tą szóstką, z tym instynktem takie części wspólne, dlatego że tutaj też mamy w tekście, że już się nie zatrzymam, chcę przebić się przez ścianę, też trochę jak ten instynkt. I na pewno to cię muszę spytać, bo na początku rozmowy zaczęłaś mówić o tym, że to był nagrany na ostatni moment utwór, tak? To było? Kiedy wiesz, już miałam jakby taką bazę, już wiedziałam, jak te piosenki ze sobą się łączą i brakowało mi jednej takiej, która spięłaby to wszystko w całość. Myśląc też troszkę o tytule i nawet było tak, że ja się najpierw chyba tytuł się pojawił. Jeszcze do końca nie wiedziałam, czy to będzie Ride 44, czy Droga 40, bo myślałam Road 44, żeby to było takie, wiesz, trochę właśnie w nawiązaniu do bluesa, a jednak to jest ta moja droga. Ale pomyślałam, nie, śpiewam po polsku, musi być polska nazwa. I ten Ride też mi dawał taką możliwość włożenia w tego wszystkiego, przez co ja przebrnęłam do tej pory. Tą podróż, kogo zabrałam ze sobą i w jakim stanie dojechałam. To mi dało takie odbicie do tekstu, do tej ostatniej piosenki, bo ostatnia piosenka, ona miała zupełnie inny tekst. I ja na tydzień przed mówię, ja muszę zmienić tekst. Ale już nie ma czasu, Natasza, już robimy masteringi, już robimy, w ogóle zamykamy płytę, to trzeba oddać. I ja opóźniłam to oddanie, tam się wyrobili jakimś cudem z tym wszystkim o kilka dni, bo ja mówię, nie, ta piosenka nie pójdzie w takiej formie. Ja muszę napisać, ja napisałam ten tekst po prostu, nie wiem, w dwa dni, ja nie wiem, jak to się stało, słuchaj, no jednak jak człowiek chce, to może, a tak się tam, wiesz, ociągałam tu po kilka miesięcy, mi coś zajęło, a tu coś, wiesz, a jednak no miałam takie, wiesz, w środku przekonanie, że ta piosenka musi być o tej mojej drodze, którą wykonałam i ona chyba tak wiąże tą całą płytę w jedną całość. I daje też taką
taką historię o mnie do dnia dzisiejszego, do tej 44. Utwór numer 8 to Niewidzialni. I tutaj wychodzimy trochę z takiego klimatu gitarowego wcześniejszego, który mieliśmy często. Tutaj mamy też taki troszkę elektroniczny sznyt, jakby mamy takie komputerowe dźwięki, które nam towarzyszą. I jest oczywiście z nami ten dźwięk wody, tego oceanu. Więc też tak trochę na spokojniejszą nutę dzięki temu. Później się co prawda klimat trochę rozpędza. Tu mam pytanie na pewno, czemu akurat tak, czemu ten dźwięk wody, tego oceanu towarzyszący przez ten utwór z nami? Słuchaj, to tak naprawdę ja się w tej wiolonczeli tam zakochałam, a ta woda dała mi jakąś taką czystość i taki bezkres, wiesz, i bardzo mnie natchnęła do takiego opowiedzenia o takiej miłości bez granic, takiej bezkresu miłości, znowu o miłości, ja wybacz, ale okazuje się, że nie da rady bez miłości. I troszeczkę też zainspirowana taką sceną miłosną z Quo Vadis, z Petroniusza i Eunice, kiedy ona decyduje się odejść, bo on taki bal organizuje, jakby połączony z tym, że on właśnie tego dnia odchodzi z tego świata i ona decyduje się też z nim odejść, bo tak go kocha, bo nie wyobraża sobie życia. I to było dla mnie tak, wiesz, wstrząsające i tak piękne i tak w ogóle nie dzisiejsze i takie, wiesz, takie bezkresne, że pomyślałam sobie, że tak, że chcę napisać o takiej właśnie miłości, gdzie te dwie duszyczki, one dalej ze sobą są, one gdzieś wśród tych gwiazd mają wieczny bal. Ale tu zaznały to jeszcze na ziemi. I ten ocean, który jest taką niekończącą się historią z tymi swoimi przypływami, odpływami, zabiera te dusze i jest, przyprowadza i jest taki magiczny zupełnie, jak cały ten wszechświat, w którym istniejemy. I stąd taki tekst. Utwór numer 9 to Instynkt, ale tutaj jest remix z zespołu Camp. No i właśnie, muszę spytać, czemu akurat zespół Camp? Jak postanowiliście, że akurat ten utwór dostanie remix, że będzie na płycie i że zrobi to zespół Camp, który znamy dobrze na scenie przede wszystkim elektronicznej z ostatnich lat w Polsce? Tak, właśnie to, że wiesz, że ta scena elektroniczna mnie tak mocno ciekawiła. Jak oni by ugryźli tego mojego bluesa? Też nie do końca takiego, wiesz, oczywistego, bo on też ma dużo w sobie elektroniki, ale jednak ten instynkt chyba był taki najbardziej taki, te zwroty takie bo, 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 taki, wiesz, taki blusior, blusior. I ciekawa byłam, czy w ogóle podejmą to wyzwanie i mówię, no dobra. I oni te zwrotki w ogóle wyrzucili, tylko zostali w tych refrenach. I zupełnie zaskakująco podeszli do tego tematu. Ja byłam ciekawa, na ile da się go jeszcze przyspieszyć, tego bluesa, bo on sam w sobie już ma taką swoją prędkość fajną i go unowocześnić. No to byłam naprawdę, słuchaj, zaskoczona. Dali mi pierwszą wersję, którą delikatnie tam, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie tam paluszków swoich nie maczała, ale bardzo fajna i w ogóle błyskawiczna współpraca. To są ciekawe w ogóle spotkania, bo to są, wiesz, inne energie, właśnie inne światy, które nigdy byś ich nie połączył, ale kiedy artyści chcą ze sobą zrobić, wiesz, coś, to nic ich nie powstrzyma i wtedy powstają naprawdę takie, wiesz, no, nieprzewidywalne zupełnie rzeczy. Ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, bardzo w ogóle zadowolona z tego, no, z tej współpracy. Tutaj Natasza też musimy powiedzieć, bo mamy obraz i tak samo jak w oryginale mieliśmy obraz, tutaj też mamy teledysk. Z tym, że one się również różnią. Tak jak muzyka się różni, teledyski też, dlatego że tutaj mamy tak bardziej jakieś takie scenki rozmaite z twojego życia. Też prywatne, jak i te sceniczne. A wiesz co, w Instynkcie to tam ja postanowiłam zrobić taką zabawę właśnie technologiczną, typu, że nagrywam wszystko telefonem swoim.
I ciekawa byłam, jaki to będzie, bo zawsze to się oddaje w ręce ludzi, którzy się znają na tym. Od lat to było zawsze szukanie operatora, reżysera i tak dalej. Ja mówię, zaraz, ale jak ja już teraz jestem reżyserem, to może ja bym na chwilę też spróbuję. A co mi tam? Mam telefon fajny, to zrobię operatorską zabawę. I tak troszeczkę siebie podglądałam i stawiałam i cały czas głowa była, wiesz, gdzie ten telefon postawić, żeby fajny był kadr, żeby zrobić sobie. I cały czas było wszystko z myślą o tym teledysku, więc ja tak przez tydzień taka nieprzytomna chodziłam i wszędzie te telefony, za ile ja miałam tych materiałów, ja miałam tak zawalony ten telefon. Później zrozumiałam, jak to jest robić takie projekty, że po prostu, wiesz, głowa jest w ogóle odcięta od rzeczywistości, bo jesteś tak w temacie. I później, kiedy już zamykałam i już te wszystkie, zbieraliśmy te wszystkie, żeby to zrobić jakiś montaż, to ja tak żałowałam, że jeszcze tego nie zrobiłam. Jeszcze tydzień później mówię, o Jezu, to by był super kadr, a już zamknięty teledysk, więc to gdzieś mi też dało taki, mówię, aha, to już kolejny teledysk inaczej bym zrobiła, więc to taka, wiesz, zabawa, że wszystko... Wszystko ogarniam. No, wiesz, pierwsze koty za płoty. Bardziej to było na zasadzie właśnie zabawy niż jakiegoś takiego, wiesz, że nagle będę operatorem, reżyserem. Chociaż coraz częściej przejmuję tą pałeczkę i rzeczywiście to ja decyduję o tym. Tak było od samego początku. Pierwszy teledysk to też był mój zamysł. No i w ten sposób w ogóle myślę, bo całą płytę wydaję niezależnie. Wydałam niezależnie, wyprodukowałam ją też. Niezależnie i w ogóle wszystko, co na niej słychać, to są moje jakby decyzje. I to jest fajna strona tej niezależności, a z drugiej strony niezależność też jest taka no, kosztowna i taka też trudna bardzo, bo na pewno jest mi trudniej jako Nataszy przebić się przez wszystkie wytwórnie, które gdzieś w tych radiach są, obstawiają swoje. Ale też nie mam nikogo nad sobą, kto mi mówi, jak to ma brzmieć i o czym mają być te teksty i jakby wiesz, nikt nie decyduje za mnie. To są moje decyzje i to jest moja droga. Czuję tą wolność i ta wolność daje no, super feeling. Tyle wokół nas mało ważnych spraw pożerają nas. Utwór numer 10 to Nieuchronne. I ten utwór już mieliśmy wcześniej, tylko teraz mamy inną interpretację, reinterpretację utworu numer 1 w wykonaniu młodego muzyka Dobrosława Jabłońskiego. I tutaj na pewno muszę cię spytać o całą tę historię, dlatego że tak, w oryginale klawisze były tak troszkę podkreślone, a tutaj ta gitara przejęła troszkę tę rolę, dlatego że mamy nawet momenty takiej wirtuozerii na tej gitarze. Są takie momenty bardziej dla gitary, a wcześniej tego nie było w oryginale. Tak. Wiesz, to wszystko się urodziło w mojej głowie, kiedy odkryłam tego muzyka. Znaczy, ja go odkryłam dużo wcześniej, bo graliśmy już wspólnie koncerty. On był jeszcze w ogóle chyba, nie wiem, 16-latkiem. A kiedy przyszło już do nagrywania płyty, po to Nieuchronne było pierwszym singlem. On w ogóle wszystko zaczął. I minęło tak naprawdę półtora roku od tej premiery jakby pierwszego singla i pierwszych brzmień mojej płyty. I kiedy zamykałam już tą płytę, żeby ją wydawać, pomyślałam sobie, że to jest taki... Ja mam jakiś taki sentyment ogromny do tej piosenki. To jest taka moja piosenka, ukochana. I chciałabym ją usłyszeć w innej wersji. I wykonałam telefon do Dobrosława, do Dobrka mojego. Mówię, słuchaj, ty musisz mi to zagrać po swojemu. Ja chcę mieć inną wersję mojej ukochanej piosenki, która niesie ze sobą no, taką jakąś dawkę energii niesamowitą. Jest magiczna. Ja pamiętam pierwszy raz, po prostu jak nagrałam nawet tą demówkę taką jeszcze angielsko-szwedzką, to pamiętam ciary takie miałam. Mówię, Boże, jak ja kocham tą piosenkę. I to jest też fajny moment dla artysty. I teraz po tych prawie 2 latach po wypuszczeniu miałam cały czas niedosyt. Ja mówię, dawaj, Dobrek. I on, słuchaj, nagrał tej gitary tyle traków. Ja później wybierałam, co bym chciała, żeby tam się, wiesz, pojawiło. I no, jestem ogromnie dumna. W ogóle przede wszystkim, wiesz co, to jest taki ukłon w kierunku Dobrka, bo bardzo go cenię jako muzyka. Zresztą podczas nagrywania tej płyty też Kamil Barański, mój
dyrektor artystyczny i kierownik orkiestry w moim zespole właśnie do linii zagrał, wiesz, to piękne piano, że oni towarzyszyli mi podczas tych nagrań przy płycie, ale przede wszystkim my na żywo, my gramy ze sobą i to jest piękne, że ja mam taki swój zespół, swoich muzyków, no i ten Dobrek, ten młody człowiek z ogromnym talentem i tak chciałam podkreślić po prostu, że no, że człowiek gra jak Bóg, a jeszcze taki młodziaczek w ogóle, wiesz, taki nieodkryty, taki nieoszlifowany jeszcze diamencik, także taki ukłon dla Dobrka i, no i dla tej mojej piosenki też. No to w takim razie, Natasza, mamy wszystko, zamknęliśmy płytę, tutaj trochę słów, omówiliśmy sobie płytę Ride 44. Ja przypominam oczywiście, że moim Państwa gościem jest Natasza Urbańska. Natasza, bardzo dziękuję Ci za przemiłą rozmowę o Twojej płycie. Jej, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrów ode mnie swoją rodzinę, oczywiście męża, którego też bardzo lubię z ekranu i jesteśmy w kontakcie. Ojejku, przekażę i serdecznie ściskamy. Cieku. No. Dzięki, trzymaj się. Pa, pa, pa. Witam serdecznie. Tutaj Natasza Urbańska. Słuchajcie moich utworów w Polskim Radio w Chicago.